puede ser. O sea, yo creo que le tiene que haber pasado. Coś musiało się stać. No, es su despedida de soltero. Magis wieczór kawalerski. I co stara con amigos? Wyszedł z kumplami. Yo diría mejor o albo con kumpelami. Bueno, está bien, żartowała. No dije nada. Con amigas no, con amigas no. Telefon do ciebie. To Iwo jakaś kobieta. Hola. Viste? Mówiłam, że trafi do mojego łóżka albo do trumny. Co mu zrobiłaś? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah, no? Y bueno, entonces buscalo. ¿Nie wierzysz? Fíjate si lo encontras. Jeśli debajo de tu cama. Nie znajdziesz go pod swoim łóżkiem, to będzie znaczyło, że jest ze mną. Emily, me asustas. ¿Qué pasa? Zaczynam się bać. ¿Quién es? Kto dzwoni? Emily, por favor, contesta. No, no, no. No, no. Daj mi słuchawkę. Co mu zrobiłaś? To jest takie wzruszające. Uwielbiam, gdy cierpisz. Odpowiem na twoje pytanie. Nie martw się, twojemu kochanemu nic nie jest. Ale zamierzam nieźle się z nim zabawić. Mówiłam, żebyś dała mu spokój. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 270 i ostatni. Uspokój się. Calmate, tranquilizate. ¿Por qué no te Może usiądziesz? Hacer mal, daj mi spokój. Poszli na policję. Chłopaki są w komisariacie. A jeśli zrobi mu krzywdę? Nawet tak nie myślę. Przeczuwałam to. Nie powinnam odstępować go na krok. Nie mogłaś się do niego przykleić. Przestań. Przyniosłam herbatę. Nie chcę. Dobrze ci zrobi. Nic mi nie pomoże. Muszę iść. Dokąd? Zamierzam go odnaleźć. Nie wygłupiaj się. I co? Nic. Jak to? Nie zajmą się tym. Dlaczego? Mówią, że to może być żart. Mają wątpliwości, czy Iwo został porwany. Przecież Pilar wszystko powiedziała. To znaczy co? Że dobrze się bawi z Iwo. Eso te dijo. Spokojnie. Nic mu nie będzie. Przygotowałam sznycel z frytkami. Twoje ulubione danie.
soltame. Puesto. Okrala. Pilar, soltame, por favor. Ya, como broma, está bien, basta, no quiero más. Pilar, soltame, por favor. Vas a ver qué rica que están. Yo te la sé. Pilar, me puedes soltar. Pilar, Pilar, soltame. No, proba, por favor, abrí la boca. ¿Me haces el favor? Wystarczy tych żartów. Carajo. Ja, mi no me grita. Powinieneś coś zjeść. Zostaw mnie. Musisz jeść. Powiedziałem ci coś. Nie wrzeszcz. Lepiej dobrze mnie traktuj. Jak zgłodniejesz, będziesz mnie jeszcze błagał. Zamknij się. Iwo wcale nie został porwany. Co takiego? Tak, ty tylko twierdzisz. Ja to załatwię. Gdzie jest Iwo? Nie wiem. Proszę, powiedz. Wiem tylko, że jest z nią. Nie rozumiem. Sądzisz, że los Iwo jest mi obojętny? Pilar do mnie dzwoniła. Powiedziała, że dobrze się z Iwo bawią. Niemożliwe. Zapomnij o ślubie. Mój syn przejrzał na oczy. Afortunadamente mi hijo reaccionó. Uwielbiam oglądać telewizję w łóżku. Coś ci się stało? Mówiłam, żebyś mnie nie irytował. Nudzisz się? Puścisz mnie? Mam dla ciebie niespodziankę. Zaraz wracam. Założę to wieczorem. Zrobię dla ciebie striptease. Pokaż. Przestań. Niegrzeczny chłopiec, przestań. Pooglądajmy telewizję. Już lepiej? Nie mogę w to uwierzyć. Coś mu grozi? Tak uważam. Rodzice Pilar nie wiedzą, gdzie jest. Pani Angelika słyszała o sprawie? Nikt jej nie powiedział. I niech tak zostanie. O czym mówicie? W pozostałych rolach. Dzwoniłem do jej przyjaciół, nic nie wiedzą. Naprawdę go porwała? Ona jest zdolna do wszystkiego. Serio? A niby dlaczego z nią zerwał? O wszystkim słyszałam. Milagros ma rację. Wiesz coś więcej? Tak. Iwo został porwany. Skąd ta pewność? Pilar przetrzymuje Iwo wbrew jego woli. Ty też dałeś się nabrać? Nic mu nie jest. Skąd wiesz? Uwielbia towarzystwo pięknych kobiet, takich jak Pilar. Gdyby wszystko było w porządku, sam by zadzwonił i nie wyręczałby się dziewczyną. Masz rację. Uważasz, że
Coś mu może grozić? No, Pilar está despechada. Pilar jest szalona i wściekła. Nie straszne. Co tu jest grane? Mów, co wiesz. Tylko tyle, że Pilar jest chora. To jasne. Wróciła z Hiszpanii w nadziei, że odzyska Iwo. Gdy to się nie udało, postanowiła się zemścić. W jaki sposób? Nie wiem. Powiedziała, że trafi do jej łóżka albo zginie. Nie zadręczaj się. Dzień dobry, kochanie. Przestań, robisz sobie krzywdę. Puść mnie, proszę. Nie mogę. Muszę do toalety. Zdejmij kajdanki. Nazwij mnie kotkiem. Jak długo zamierzasz mnie tu trzymać? Powiedz, że mnie kochasz. Cicho. Jesteś taki słodki. Powiedz, że mnie kochasz. Nazwij mnie kotkiem. Pilar, spójrz na mnie. Powiedz, że mnie kochasz. Nie kocham cię, tylko nienawidzę. Kocham Milagros i zamierzam ją poślubić. Zła odpowiedź. Wybacz mi. Pomocy. Już dobrze. Zrobiłam kawę. Puść mnie. Uspokój się. Przyniosłam ci śniadanie. Przygotowałam je od serca. Wypuść mnie. Wypij. Tomatilo! A może wolisz to? No. Wypij. Musimy go ratować. Racja. Ale nie wiemy, gdzie są. Bezsilność mnie dobija. Jak kobieta może porwać mężczyznę? Może miała broń. Straszne. Przekonajmy policję, że Iwo został porwany. To najlepsze rozwiązanie. To dlatego Mili do pani nie przyszła. Nie mogę w to uwierzyć. Nie pani jedna, ale Pilar porwała Iwo. Dzwoniliście na policję? Pani syn był w komisariacie. Nie potraktowali go poważnie. Uznali, że Iwo uciekł z kochanką. Słucham? Powiedzieli, żebyśmy spokojnie czekali na powrót Iwo do domu. Muszę sama załatwić tę sprawę. W żadnym wypadku. Proszę nie pogarszać sprawy. Słusznie? Pocierpię w ciszy. Będę miał uszy otwarte. Dziękuję. Informuj mnie na bieżąco. Mili, quédate tranquila. Wszystko będzie dobrze. No le va a pasar nada. Bywało znacznie gorzej. Salimos de cosas peores, che. Peor es que esta. Mylisz się. Masz rację. Chodź do salonu. Co jest? Chyba Pilar dzwoni. No. Te pido por favor. Nie pogarszaj sytuacji. Powiedz, gdzie jesteś. No, bo przyjadę sam. Przestań, nie chcę z tobą rozmawiać. Daj mi przybłędę. To ja. Co z Iwo? Źle. I będzie jeszcze gorzej. Ten idiota wierzy, że się z tobą ożeni. Nie rób mu krzywdy. Bueno, está bien. Jeśli ci na nim zależy, rób co ci powiem. ¿Te queda claro? Chuchi.
Sí. Co tylko chcesz. Lo que vos quieras, decime qué tengo que hacer. Hola, mi bello durmiente. Mój słodki chłopcze. Ty dormiste otra siestita? Zdrzemnąłeś się? Co jest? ¿Quieres ver a la chirusa? Przybyłem do szaleje za tobą. Sądzisz, że zrobiłaby dla ciebie wszystko? Odda za ciebie życie? Co ty wygadujesz? Zabiję ją, w końcu o niej zapomnę. Oszalę. Puść mnie. Rozkuj mnie. ¡Pilar, carajo, lárgame! ¡Cállate! ¡Zamknij się! ¡Cállate! No, no y no. Ya les dije que voy sola. Mili, no podés. Ona jest szalona. Esta mina está loca. Może zrobić ci krzywdę. Bueno, no importa, tengo que ir. Nie mam wyboru. Nie możesz iść sama. Muszę. Zadzwoń na policję. Niebo skrzywdzi Iwo. Ciebie również. Nie mogę bez niego żyć. Nie możesz iść sama. Nie śledź mnie. Zagroziła, że zrobi mu krzywdę. Zaczekaj. Bardzo cię kocham. A ja ciebie. Jeśli nie chcesz, by coś mu się stało, zrobisz, co ci powiem. Jasne? Powiedziałam, że ją zabiję. Zatrzymaj się. Odwiedzisz mnie? Odwiedzisz, prawda? Tak. Okłamałeś mnie. Nie. Ależ tak. Powiedziałeś, że mnie kochasz. Pilar? ¿Qué? Pilar? Por favor, si me quieres, no. Jeśli naprawdę mnie kochasz, zabierz mnie stąd. Por favor, llévame con vos. Pilar.
Pilar, bueno, está bien. Źle z tobą. Musisz się leczyć. Te van a ayudar, te van a tratar. Jeszcze będziesz szczęśliwa. Y vos te vas a recuperar. Andate. Odejdź. Pilar. Andate. No te quiero ver nunca. Nie chcę cię nigdy więcej widzieć. Co zrobiłaś? Jak mogłaś stanąć przed samochodem i nic nie zrobić? Jak to nic? Co zrobiłaś? Modliłam się do najmądrzejszego. O co? Oto by w samochodzie skończyło się paliwo. Sprawiasz same kłopoty. Spokojnie, babciu. Wszystko jest w porządku. No cud. W końcu jestem aniołkiem. La próxima vez que vuelvas a hacer alguna cosa así, yo ¿Qué? Te doy una patada. Dostaniesz w chiro. Qué boquita, ¿eh? To cię tego nauczył. Morgidino, por favor. Mój ukochany syn. Jesteś już bezpieczny. Mama. Jej ojciec był zdruzgotany. Nie przestawał mnie przepraszać. Pilar trafi do ośrodka zamkniętego, a niech tam zgnije. Zrozum, że ona jest chora. Gdzie Mili? Myślałem, że nie zapytasz. Z całą pewnością się cieszysz. Owszem. Nie zapukałeś, mogłyśmy być nagle. Właśnie taką cię chciałem zobaczyć. Ale jesteś ubrana, więc zabieram Milagros. Obvio. Oczywiście. Śmiejecie się? Oczywiście. Co z Pilar? Ważniejsze jest, co ze mną. Jak się masz? Dzięki tobie żyję. Dzięki mnie? Tak. Ale jesteś szalona. Jak mogłaś stanąć przed samochodem? Myślałam o czymś innym. O czym? O tobie i... Tak? Modliłam się, by skończyło się jej paliwo. Chuchi. Znowu mnie uratowałaś. Kocham cię. A ja ciebie. Pocałuj mnie. Zawsze możesz na mnie liczyć. Będę cię informował odnośnie leczenia Pilar. Dziękuję. Najmądrzejszy, dziękuję. Alla camita! I
Wszystko jest dobrze? Chodźmy spać. Raczej nie zasnę. Nie było wieczoru, panie Niskiego. No prawda. Dokąd idziesz? Zrobimy co trzeba. To znaczy zobaczysz. Panienko Marto? Panienko? To z przyzwyczajenia. Tak sobie myślałem. W styczniu Czamuko i Gloria udają się w podróż. Będziemy mogli się pobrać w lutym po ich powrocie. Wspaniale. Cieszę się. Ja też. Moje życie to ogród, a ty jesteś moim najpiękniejszym kwiatem. Mów dalej. 70 balkonów i żadnych kwiatów. Wszystkie są w moim sercu. Dalej. Gwiazdy na niebie, ciernie na łodygach i twoja piękna twarz w moim sercu. Mój przyjaciel Paolo pisze wiersze. Nie trząś koszem, bo poobijają się owoce. Wpadło jej coś do oka. Naprawdę? Co to jest? Szampan. Dokąd z tym idziesz? Na wieczór, panie Niski. Gdybym był podłogą, widziałbym twoje... Ależ tu gorąco. Kotku, masz dziś wieczór kawalerski. Tylko ja? A ty? Sama nie mogę sobie urządzić imprezy. Boli? Już lepiej? Tak. Obyś był szczęśliwy. Będę. Nie spodziewałeś się tego? Szampana? Wiesz, co widziałam w kuchni? Otwórz. Bernardo całował się z Martą. Poważnie? Zamierzają się pobrać. Życzę ci szczęścia, kochany. Chodź tutaj. Znam cię, gdy tylko usiądę, obudziłaś mnie. Jutro zostaniesz moją żoną. Zaczekajmy do jutra. To tylko kilka godzin. Muszę wcześniej wstać. Dlaczego? Chciałam tylko, byś miał wieczór kawalerski. Bałam się, że cię straciłam. Oboje tu jesteśmy. Kocham cię. Ja ciebie też. Wróciłaś? Byłam w kuchni. Bernardo powiedział, że wzięłaś szampana. Owszem. A po co ci on? Na wieczór, panie Niski. Jutro wychodzę za mąż. Chyba nie zasnę. A ja jestem zmęczona. Dobranoc. Co robisz? Żartuję. Pójdę spać. Powiesz mi coś? Owszem. Dobranoc. Nie o to chodziło. A o co?
a esto. Otto. ¿Interrumpo? Przepraszam. Nardo, no vuelvas. Zwariowałeś? Poczekajmy esto do ślubu. Hasta que nos casemos, ¿eh? No, señor. To nie moja wina. Bernardo. Sí. Na co czekasz? Biegnij. Corra, Bernardo, corra! Sí. Pero corra! Más, señor. Más. Muñequito, me contaste que teraz ja nie mogę spać. Sorry. Wybacz. No, está bien, te spróbuj zasnąć. ¿Qué? Si te pones a dormir. Es que no puedo intentando que cierro los ojitos y se me abren así como dos huevos duros. ¿Pero qué te pasa? Co ahora, jest? Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Pewnie o wieczorze panieńskim. Racja. Zabawmy się. Kto to? Nie wiem. Już idę. Ktoś przesadza. Chyba raczej się nie wyśpisz. Czeka cię zabawa. Bo quieras. Bueno, está bien, yo me voy a tomar. Przyniosę sobie szampana. Zaraz wracam. Falta tu despedida. Pora na wieczór panieński. Czego szukasz? Ojciec Manuel gdzieś tu trzyma wino. Przeniósł schowek, bo ktoś mu je podbierał. Dokąd? To tajemnica. Niech ojciec taki nie będzie. Gdzie wino? A po co ci ono? Najmądrzejszy. Chciałam porozmawiać. Uratowałeś mi życie, za co dziękuję. Ivo też jest cały. Wszystko jest w porządku. Jesteś genialny. Mam dla ciebie wino. Mira lo que te traje, Tobin. Próbuję cię przekupić, nie obrażaj się. No es un chantaje. Por supuesto que no es un chantaje. No me ofendas, ¿eh? Solo tak que... bym chciała uszczęśliwić no, Ivo. Necesito tu ayuda. Otra vez. Tak bardzo mi na tym zależy. Quiero ser a Ivo el hombre más feliz del mundo. Witaj Boże. ¿Cómo le va? Bueno, si piensa que lo del Jeśli myślisz, że Mili próbuje cię przekupić, to masz rację. Wcale nie. Ależ tak, nie. Zamierzałaś przekupić Boga winem. To nic wielkiego. Pilnuje mnie. Boże, potrzebuję pomocy. En realidad vine porque tengo miedo. Boję się. Miedo. Czego? O co mu chodzi? Sí, Dios. Sí. Obawiam się, że jej nie uszczęśliwię. Przestań. Sí, es eso, naprawdę się boję.
Nie martw się, będzie dobrze. Najmądrzejszy mi pomoże? Będę z tobą szczęśliwa. Tak ci powiedział? Wierzę, cię kocham. I wierzę, potrzebuję cię do życia jak powietrze. Mówisz poważnie? Jak widzisz. Narobiłeś jej kłopotów. Wybacz mu. Jest głuptasem, ale to dobry człowiek. A ona to gaduła, choć ma dobre serce. Kogo nazywasz gadułą? Już pójdziemy. Wyzywasz mnie od gadu? A ty mnie od głuptasów. Należy ci się. Tobie również. Mówiłam ci, jak bardzo cię kocham. Chuchi. Mogę cię pocałować przed Bogiem? Możesz. Tu jesteś. Co robisz? Co jest? Miałaś nas uczesać. Dzisiaj jest ślub. Już się za to biorę. Nie zapomniałam. Coś się stało? Mnie się pytasz? Nic. Nie chcesz nas uczesać? Oczywiście, że chcę. Chodzi o to, że ty jesteś mężatką, a Mili właśnie wychodzi za mąż. Tylko ja zostałam sama. Tęsknisz za Bobim? Czasami. Często mi się śni. To wróć do Hiszpanii i daj mu drugą szansę. Nic z tego. Nie wrócę do Hiszpanii. Późno już, wstawaj. Boję się obudzić. To wszystko chyba mi się śni. Naprawdę wychodzisz dzisiaj za mąż. Powtórz. Wychodzisz dziś za mąż. Pamiętasz, gdy mieszkałyśmy w klasztorze? Oczywiście. Ciągle wkurzałaś siostry. To ty je wkurzałaś. Wcale nie. Ale ty mnie podburzałaś. Gdy odeszłam, byłaś smutna. Przecież odchodziła moja siostra. Zawsze nią byłaś. A ty moją. Dorosłyśmy i obie będziemy miały mężów. Obiecaj, że nic nie stanie między nami. Obiecuję. Zawsze będziemy razem. Kocham cię. I ja ciebie. Na pewno? Tak będzie najlepiej. Muszę nabrać dystansu i zastanowić się, czego tak naprawdę chcę. Co zamierzasz? Od poniedziałku będę pracować w amerykańskiej firmie. Zostaniesz w mieście? Tak, ale wynajęłam mieszkanie. Będziemy w kontakcie? Nie. Przepraszam? No, już wychodzę.
Pero usted quería Chciałam hablar, coś panu powiedzieć. Patron, pan. Sí. Te quería decir que Zwalniam renuncio. Się. ¿Qué? Que renuncio. Wcześniej nie pero zrobiłam tego oficjalnie. Que en esta casa, pero nunca había renunciado. Ah, bueno, bueno. Rozumiem. Sí, está bien, está bien, está bien. A partir de nie będziesz już moim szefem, tylko no ojcem. Espera, hijo. Lo que yo quiero ja też chcę ci coś powiedzieć. Rezydencja jest już przygotowana na wasz powrót z podróży poślubnej. Świetnie. Chociaż babci się to nie spodoba. Chodzi o to, że wyprowadzam się z Luisą. Dlaczego? Uznaliśmy, że musimy zamieszkać sami. Decyzja już podjęta. Przeniesiemy się do centrum. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Nie mogę mieszkać w waszym domu, bo dom twojego męża. Ja i Luisa zaczniemy od początku. Musimy wszystko naprawić. Świetnie. Zatem zawsze będziesz miał do nas wstęp. Cieszę się. Mama również się wyprowadza. Nie zabieraj jej, albo się pokłócimy. Młodzi muszą mieszkać sami. Potrzebuję miłości. Pozwól jej z nami zostać. A ty nas odwiedzaj. Jak najczęściej. Jesteś mi winien masę buziaków. Ureguluję dług. To była zaliczka. Możemy chwilę porozmawiać? Sí, sí, claro. Quiero desearte lo mejor. Życzę ci wszystkiego najlepszego. La estuve buscando a Milagros. Chciałam porozmawiać z Milagros, ale wyszła. Sí, se fue. Jest już w klasztorze. Bueno, yo sé que możesz mi nie wierzyć, ale naprawdę dobrze ci życzę. Wiele przeszedłeś. Ja popełniłam masę błędów. Myślałam, że liczą się tylko pieniądze. I zostałam sama. Życzę ci szczęścia. Naprawdę chcę, żeby wszystko w twoim życiu się ułożyło. Jesteś dobrym człowiekiem. Naprawdę tak sądzisz? Tak. Dostrzegłaś swoje błędy. A do tego trzeba wielkiej odwagi. Z całą pewnością twoje życie się ułoży. Ja tobie też życzę wszystkiego najlepszego. Andrea. Dziękuję. To ja dziękuję. Już nie przeszkadzam. Pospieszcie się. Wygląda pan naprawdę dobrze. Ty również świetnie się prezentujesz.
No, mirá, ¿qué pasa, nena? Mirá. Lina, spójrz. Son alucinaciones, son los Czy ja śnię? To Bobby? Bobby. Me muero de amor. Ukochany. Me vino a buscar. Przyjechał po mnie. Dziękuję ojcu za opiekę nad córką i dochowanie tajemnicy.
Teraz mogę już umrzeć. Nie musisz mi dziękować, Rosario. Zatem dziękuję najmądrzejszemu. Powiesz jej prawdę? Muszę wracać do swojej pustelni. Dotrzymałam słowa i zostałam twoją druhną. Oj, mama. Wszystko jest w porządku. Po powrocie z podróży poślubnej muszę cię wiele nauczyć. Musisz grać w brydża i umieć się zachować na przyjęciach. Pod jednym warunkiem. Jakim? Pójdzie pani ze mną na mecz boki. Jeśli Federico dotrzyma nam towarzystwa. A dokąd idziemy? Na mecz piłkarski. Późno, już jedźcie na lotnisko. Pożegnajcie się. Mówią, że książęta na białym koniu i księżniczki nie istnieją. Coś w tym jest. Nie można ich zobaczyć, ale spowija nas ich aura. Ukrywają się w sercu człowieka. Na meczu piłkarskim kupują napój, w warsztacie naprawiają samochód albo prowadzą taksówkę. Są wśród nas. Nie widać ich, ale można ich odnaleźć. Trzeba tylko mocno kochać. A miłość nie jest czymś nieosiągalnym. Pocałuj mnie, blondasie. Cholito, chodź z nami. Proszę. Dziś jest nasza noc poślubna. Biegnij. Kocham cię, Carlitos.